Cześć kochani. Nie wiem, która godzina jest w Polsce, ale myślę, że jakaś bardzo późna. Wiecie co, teraz jaka piosenka teraz leci u sąsiada? Let it go. Andyka, hi, good to see you, przed 23, no właśnie, let it go, no proszę bardzo, ja słuchajcie, daleka jestem w moim postrzeganiu świata od łączenia znaków, wierzenia w znaki, nie no nie wierzę w znaki, ale to let it go, które dzieciaki sąsiada teraz puszczają, pojawiło się w dobrym momencie. Pozwólcie, że wam pokażę w ogóle, gdzie jestem. To jest takie miejsce, które jest takim moim azylem, gdzie uciekam, jak mi jest źle. Ja chcę sobie pobyć sama i chcę, żeby Gaja mnie nie widziała. Dach. Poczekajcie, odwrócę kamerę. Tak, to są moje zbiorniki na wodę. Aj, let it go. Mój ukochany mangowiec, którego zdjęcia wam wysyłam. O, tutaj nad nami z reguły pojawia się duży wóz. A tutaj jest całe morze mangowców i palm. To pierwsze drzewo, które widzicie na pierwszym planie, o tam, to jest, o Boże, żebym nie pomyliła, migdałowiec. Migdałowiec? Tak, migdałowiec. Almendras, tak, migdałowiec. Tutaj jest nasz ukochany mangowiec, z którego zbieram owoce. A tam, uwierzcie mi, bądź nie, ale na wysokości, o dokładnie mojego palca, tam widać morze. Ta kamera tego nie ogarnie. Więc tutaj sobie przychodzę i najczęściej, o tutaj, w cieniu tych dwóch wielkich zbiorników, sobie siadam. No i różnie. Czasem sobie myślę, czasem sobie coś piszę, a czasem sobie po prostu płaczę. Bo tu mnie nikt nie widzi. Bo żeby dostać się na balkon, to trzeba, słuchajcie, sforsować tamtą drabinę. A zapewniam was, że ta drabina jest super stroma. I nikt, kto nie musi się drapać na dach, tego nie robi. Więc to jest taki mój mały azyl. Jest to łatwy dzień dla mnie. Jak pewnie zauważyliście, albo gdzieś tam przeczytaliście, to wiecie, że od 20 stycznia boksuję się z szanownym Facebookiem, próbując odzyskać moje konto od zapomnienia, odzyskać moje konto, które mi w tak niesprawiedliwy sposób zbanowali. Miałam nadzieję na to, że ktoś tam się zorientuje, nic złego nie zrobiłam, że odblokuję. Pisałam więc odwołanie za odwołaniem. Jak wiecie, nic takiego się nie wydarzyło. Każde odwołanie wracało do mnie szybciej bądź później. Z milszą bądź mniej milszą odpowiedzią, że nic się nie da z tym zrobić. Aż wreszcie powiedziano mi, żebym nie pisała do nich więcej, bo oni tak nic z tym nie zrobią. I tyle. I że moje konto będzie zamknięte na wieki wieków. I jak będę dalej do nich pisać, to po prostu będę to już traktować jako spam. Bardzo ciężko mi z tym. Nie zrozumcie mnie źle.
Ja absolutnie mam ułożoną hierarchię wartości. I utrata konta na Facebooku, nawet takiego jak moje, które było żywym pamiętnikiem, zapiskami z drogi, takimi szybkimi notatkami i rozmowami z wami. Nawet utratę takiego konta mam w dobrym miejscu, w odpowiednim miejscu, wpisane w hierarchię moich wartości. Wiem, co się dzieje na Ukrainie. Obserwuję to każdego dnia. Każdej godzinie mam to w pamięci. Więc to chcę, żebyście wiedzieli przede wszystkim. Ale jednocześnie też bardzo mi tego konta szkoda. Jest to dla mnie ogromna strata. O czym chcę, żebyście także wiedzieli. Bo to konto to lata świetlne mojej pracy. To konto to 16 tysięcy was. To konto to ludzie, których poznałam w najdalszych zakątkach świata, gdzie w zasadzie tylko Facebook docieram. Zabawne, ale tak było. W takich zakątkach świata ludzie używali Facebooka, a nie innych źródeł, innych social mediów. Nie mam kontaktu z tymi ludźmi, nie mam mojego facebookowego pamiętnika i przede wszystkim nie mam was. Mojej wioski. Tego tak strasznie mi szkoda. Bo kiedy wyjeżdżałam, czułam się bardzo, bardzo samotna. I byłam samotna. Kiedy jechałam z moim dzieciaczkiem przez świat, w tym miejscu tej samotności, zaczęli wyrastać piękni ludzie i zaczęli dołączać do mnie piękni ludzie. I kiedy koronawirus niespodziewanie przerwał naszą podróż i kiedy wróciłyśmy do Polski, ze zdumieniem zauważyłam, że nie jestem sama, że wokół mnie wyrosła piękna wioska. Pojawiliście się wy. Mając tego przeklętego Facebooka, o każdej porze dnia i nocy mogłam do was napisać, a wy prędzej czy później trafialiście na to. Służyliście mi radą, pomocą, kontaktami, wskazówkami, pociechą. To było piękne uczucie. Nie być samej. I bardzo wam za to dziękuję. Piękne, wartościowe uczucie. Dzisiaj natomiast po rozmowie z tąże instytucją pana Cukierkowego dotarło do mnie, że straciłam moją wioskę, a przynajmniej straciłam do niej dostęp, być może na zawsze. Bo w codziennym życiu obawiam się, że tak jest, że żyjemy po prostu swoim życiem i nie ma w tym nic złego. A o znajomych, bliższych czy dalszych przypominamy sobie, znaczy pamiętamy, cały czas pamiętamy, mamy ich w sercu, mamy ich gdzieś tam w głowie, w duszy, ale przypominamy sobie o nich, kiedy na nich wpadniemy. Różnie na nich wpadamy. Czasem wpadniemy na nich myślą, tak natrętną albo tak gwałtowną, że po prostu łapiemy za telefon i piszemy. A czasem jest tak, że musimy na nich wpaść na ulicy, a czasem jest tak, że wpadamy na nich właśnie w social mediach i wtedy do nich piszemy. Albo wtedy do nich sobie tak aktywniej przypominamy. Nie będę do was wpadać w ten sposób, bo mnie już tam nie ma. Mimo tego, że było tak duże ograniczenia na wejście, tak duże ograniczenie zasięgów, to mimo wszystko spotykamy